Policjanci, strażacy, muzykanci, ksiądz i oczywiście niedźwiedź, czyli Ber. Taki radosny korowód kolejny raz przeszedł przez Miedzianą. Jak co roku koniec karnawału, trzeba to jakoś zaznaczyć. Jedni chowają basa, a my ubijamy niedźwiedzia. A że współpraca w Miedzianej kwitnie, to i mieszkańcy chętnie przyjmują wesołych gości. Jakby pierwszy przystanek. Pierwszy przystanek na gorącą herbatkę z cytrynką, no i kanapeczki różne. Czyli zawsze ci, którzy przychodzą wodzić tak. Niedźwiedzia, mogą liczyć na ten poczęstunek u pani. Oczywiście, oczywiście. A później tam dalej też oczywiście częstują i też herbatka jest, jak jest mróz, bo nie wiadomo jaka pogoda. Jak jest mróz, to herbatka gorąca z cytrynką jak najbardziej. Kończące czas karnawału wodzenie Bera to znakomita okazja do integracji i spędzenia wolnego czasu. Rola policji jest bardzo ważna. Jesteśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie całej tej imprezy, a przy okazji w humorystyczny sposób nakłaniamy kierowców do tego, żeby zwolnili, żeby wsparli nas wolnymi datkami. Zapraszamy na imprezę wieczorną, która jest ze wstępem wolnym. Wioska jest zintegrowana, mamy dobrą sołtyskę, działającą prężnie radę, także myślę, że i ludzie są zadowoleni, i my. Gospodarze, a zwłaszcza gospodynie, czekają na Bera, wypatrując barwnego korowodu. Taniec z nim zapewnia bowiem powodzenie na kolejny rok. No nie, trzeba tańczyć, żeby było co roku, nie ten, no, żeby było wygodnie i ten żyć jakoś szczęśliwie. No. Ludzie chętnie czekają na ten dzień, otwierają bramy i już panie gospodynie, tak jak ja, czekamy już aż wejdą, prawda, i zatańczymy z tym niedźwiedziem, z tym wypasionym. Tradycyjna wizyta niedźwiedzia to wieloletni zwyczaj, który wart jest pielęgnowania, podkreślają mieszkańcy. Ja nie jestem tutaj rodowitym, że tak powiem, miedzianinem, jestem przypływowy i jak najbardziej wspieram i chcę wspierać i będę nakłaniał wszelkie osoby, które są tutaj, żeby kultywowały właśnie tą tradycję, bo bez takich tradycji nasze życie będzie szare. I tyle.